Polski pisarz, poeta, dramaturg młodej Polski, przedstawiciel krakowskiej cyganerii, niewątpliwie najbardziej skandaliczna postać tamtych czasów. Stanisław Przybyszewski, jaki był, jak tworzył i co po sobie pozostawił? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku Literackich Ciekawostek. Stanisław Przybyszewski urodził się w maju 1868 roku w Łojewie. Jego ojciec Józef Przybyszewski był nauczycielem, matką Dorota z Grąbczewskich. Stanisław Przybyszewski, gdy skończył 13 lat, rozpoczął naukę w gimnazjum w Toruniu. Był uzdolniony muzycznie, grywał wtedy pierwsze swoje koncerty, ale też udzielał prywatnych lekcji gry na pianinie. Po skończeniu szkoły średniej, gdy zdał maturę, wyjechał do Berlina, by tam studiować architekturę. No właśnie, to zainteresowanie do muzyki zostało dosyć wcześnie już odkryte, zauważone przez rodziców. Mały Stanisław uczył się gry na fortepianie, na starym fortepianie, który był w domu razem ze swoją matką, i ta muzyka towarzyszyła mu przez całe życie. We wspomnieniach o Stanisławie Przybyszewskim znajdujemy informację, że jego gra Chopina była naprawdę niezwykła i zawsze przyciągała uwagę i robiła niesamowite wrażenie na słuchających. Jak napisał Tadeusz Boj-Żeleński, ta gra nie była piękna technicznie, ale wyzwalała takie pokłady uczuć, że wszyscy zachwycali się tym, jak brzmi Chopin w wykonaniu Stanisława Przybyszewskiego. Jednak kierunek studiów wybrał architekturę, wyjechał w tym celu do Berlina i tam za namową kolegi, z którym wynajmował mieszkanie, zaczął interesować się książkami i literaturą. Bardzo pochłaniała go literatura dzieła Nietzschego i pod wpływem właśnie tego autora postanowił studiować medycynę, mimo iż wiązało się to z utratą stypendium, które stanowiło główne źródło jego utrzymania. Przeniósł się na medycynę, a w utrzymaniu pomagał ojciec oraz przyrodni brat Antoni, u którego Przybyszewski zamieszkał. Ten wybór medycyny nie był przypadkowy. Kiedy Stanisław decydował się na studia, myślał o tym, żeby wybrać medycynę, bo zawsze ten kierunek go bardzo interesował. Studiów nie ukończył, ponieważ w 1893 roku został relegowany z uczelni za działalność socjalistyczną. W 1892 roku Przybyszewski debiutuje w Berlinie i było to właściwie takie objawienie. Krytycy literatury wspominają o tym, że ten okres berliński był taki najlepszy dla Przybyszewskiego i właściwie później już, w późniejszych latach już nigdy do tego poziomu berlińskiego nie udało mu się dosięgnąć. Zadebiutował utworami o psychologii jednostek, a także Nietzsche i Chopin, co pozwoliło mu na utrzymanie związanej z nim wówczas Marty i syna. Marta pojawiła się właśnie w życiu Przybyszewskiego w roku 1892. Przybyła ona do Berlina z matką i siostrami. Wcześniej Przybyszewski znał rodzinę Marty, ponieważ w Wągrowcu, gdzie mieszkali, udzielał korepetycji. Wówczas już Marta była nim zafascynowana, była w nim zakochana i po przyjeździe do Berlina postanowiła, że usiedli Przybyszewskiego. Co ciekawe, w Wągrowcu Przybyszewski interesował się jej siostrą Różą, do czego między młodziutką dziewczyną a Przybyszewskim doszło nie wiadomo, ale ta znajomość prawdopodobnie była już mocno zaawansowana. Marta zamieszkała z Przybyszewskim u jego brata Antoniego. Bardzo szybko ten romans się rozwijał. O tym fakcie nie informowali rodziców Przybyszewskiego, którzy nie dowiedzieli się też o narodzinach pierworodnego syna Bolesława, który urodził się w lutym 1892 roku. Przybyszewski zdawał sobie sprawę, że rodzice nie zaakceptują nigdy Marty, ponieważ chcieliby wziąć ślub z Bogumiłą Komską, guwernantką, która pracowała w majątku pod Wągrowcem. Warto też wspomnieć, że Przybyszewski i Bogumiła korespondowali ze sobą.
W listopadzie 1892 roku Marta urodziła drugie dziecko, była to córka Mieczysława. Generalnie Marta i Przybyszewski kompletnie do siebie nie pasowali, byli z dwóch różnych bajek. Biografowie opisują Martę, mówiąc łagodnie, jako kobietę niezbyt urodziwą i mało inteligentną. Kompletnie do Przybyszewskiego nie pasowała, jednak są wśród znajomych Przybyszewskiego takie osoby, które bardzo ceniły jej charakter, jej oddanie Przybyszewskiego, który po prostu nie był lekkim człowiekiem i życie z nim nie należało do najprostszych. Natomiast sam Przybyszewski Marty kompletnie nie kochał. Ja mam wrażenie w ogóle, że on jej nawet nie lubił. Nie kochał Marty, uważał ją za prostaczkę, za kobietę głupszą od siebie i bardzo właśnie często uciekał w pracę, w pisanie. I stąd właśnie ta sytuacja, że tego jego dzieła, które powstawały w tym czasie, były tak świetne i był to najlepszy okres literacki w jego karierze. Po prostu poświęcał się pracy, a nie rodzinie. Rzeczywiście rzadko bywał w tym czasie w domu, a bardzo często przebywał na libacjach alkoholowych. Wówczas ta cała cyganeria artystyczna spotykała się w lokalu nazwanym Pod Czarnym Prosiakiem. Tam spotykali się twórcy także ze Skandynawii. Tam też pojawiał się Edvard Munch, który mieszkał w tym czasie w Berlinie z Dagny Juel, piękną Norweżką. Któregoś razu Edvard Munch przyprowadził Dagny do lokalu Pod Czarnym Prosiakiem. No i to wydarzenie sprawiło, że właściwie zmienił się cały świat. Za Dagny zachwyciła wszystkich. Zakochał się w niej August Strindberg, zakochał się w niej Stanisław Przybyszewski. No a stracił ją w tym momencie Edvard Munch. Co się wydarzyło dalej? No, właściwie wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Jeszcze w tym samym roku, a było to w 1893, Stanisław Przybyszewski i Dagny Juel pobierają się, co nie przeszkadza Stanisławowi prowadzić drugiego domu razem z Martą. Po tym, gdy Przybyszewski ożenił się z Dagny, w niedługim czasie Marta urodziła kolejne dziecko, córkę Janinę. Gdy Dagny dowiedziała się o Marcie i dzieciach, postanowiła ją odwiedzić i zaproponowała jej pomoc finansową. Marta oczywiście tej pomocy nie przyjęła. I po tym spotkaniu Przybyszewski zostawił Martę, odszedł od niej. Marta bardzo to przeżyła i była tak zrozpaczona, że odebrała sobie życie. I odbierając sobie życie, była w kolejnej ciąży. Ta sytuacja tam rzeczywiście była dramatyczna. Jak wyglądały kulisy i rozstanie Przybyszewskiego z Martą, tego nie wiemy. Faktem jest, że krótko po ich ostatniej rozmowie Przybyszewski szybko się spakował i wyjechał z Berlina, no ale po śmierci samobójczej został oskarżony o to, że się do niej przyczynił. Spędził w więzieniu 2 tygodnie i to było też takie dosyć ważne wydarzenie, jeśli chodzi o jego relacje towarzyskie, bo wielu z jego dotychczasowych przyjaciół odwróciło się od niego, winiąc go za śmierć Marty. Bardzo smutny los spotkał dzieci Przybyszewskiego ze związku z Martą. Po śmierci matki, odrzuceniu przez ojca, jedynie najstarszy syn Bolesław miał szansę na w miarę normalne dzieciństwo, gdyż został przygarnięty przez polską rodzinę. Natomiast dziewczynki trafiły do sierocińca. Mieczysława została jakiś czas później adoptowana, natomiast Janina tułała się po sierocińcach. Jako już dorosła osoba popadła w obłęd i była zamknięta w zakładzie psychiatrycznym i tam po latach zmarła. W 1895 roku Dagny rodzi syna Zenona. Jest przeszczęśliwa z tego powodu, natomiast nie można tego powiedzieć o Przybyszewskim, który co prawda w listach pisał, że żona urodziła mu inteligentnie wyglądającego syna, natomiast nie był w jakiejś euforii, że kolejne dziecko pojawiło się na świecie. W 1898 roku Stanisław Przybyszewski przyjeżdża do Krakowa. Było to wydarzenie naprawdę niezwykłe. Niezwykłe dla samego Przybyszewskiego, ale też niezwykłe dla Krakowa. Kraków czekał na Przybyszewskiego, witał go prawie że jak Boga,
A Przybyszewski był oszołomiony takim przywitaniem, bo ta gwiazda berlińska już zaczynała powoli gasnąć. Tutaj w Krakowie ona dopiero zaczęła wschodzić. Miłośnicy twórczości Przybyszewskiego przygotowali dla niego wspaniałe mieszkanie, umeblowane wspaniałymi meblami, a także dziełami sztuki. No, a także postarali się o to, aby zorganizować mu czas towarzysko. Przybyszewski w Krakowie, tak jak wspomniałaś, był witany jak król i co zadziwiające, ci wszyscy wielbiciele Przybyszewskiego utrzymywali go finansowo. Przybyszewski nie musiał się martwić o brak pieniędzy, organizował huczne imprezy zakrapiane alkoholem, to wszystko finansowali jego wielbiciele. Dagny, gdy przyjechała do Przybyszewskiego do Krakowa, mogła zamieszkać w pięknym, właśnie urządzonym mieszkaniu, oczywiście ze służbą. Jednak Dagny w Krakowie do końca szczęśliwa nie była. Dagny nie znała języka polskiego i początkowo nie brała udziału w tych organizowanych imprezach, natomiast jej mąż coraz więcej spędzał czasu w takim towarzystwie i popadał po prostu w alkoholizm. Do grona artystów, wielbicieli Przybyszewskiego nie należał Stanisław Wyspiański, który stronił od alkoholu i któremu styl życia Przybyszewskiego nie do końca pasował. Natomiast Wyspiański był zachwycony Dagny, uwielbiał spędzać z nią czas, uważał ją za piękną kobietę. Godzinami potrafili rozmawiać o sztuce, o literaturze, oczywiście w języku niemieckim i często malował Dagny i co ważne, nigdy nie miał z nią romansu. Myślę, że warto tutaj dodać, bo cały czas jesteśmy skupione na Stanisławie Przybyszewskim, ale może warto powiedzieć, że Dagny była kobietą naprawdę, uważana była za kobietę wyzwoloną, ale była naprawdę bardzo inteligentna, mądra i sama też pisała. Oprócz Wyspiańskiego też do grona osób, którym styl życia Przybyszewskiego nie pasował i nie bardzo odpowiadał, należała Gabriela Zapolska, która też otwarcie krytykowała Stanisława za taki styl życia. Ale dodam, że być może niechęć Gabrieli wzięła się po prostu z zazdrości, bo w jednej ze sztuk Przybyszewskiego, która miała być wystawiana, Zapolska była przygotowana, nastawiała się na to, że to ona tam wystąpi, a wzięto aktorkę, z którą prawdopodobnie Przybyszewski miał romans, więc być może ta niechęć do Przybyszewskiego wiązała się też trochę z zazdrością. Przybyszewski, będąc w Krakowie, zaczął wystawiać swoje sztuki na deskach teatru, jednak żaden spektakl nie odniósł jakiegoś wielkiego sukcesu, natomiast towarzysko na pewno był coraz bardziej rozchwytywany i rozpoznawany. Ten zachwyt nad Przybyszewskim z roku na rok był coraz mniejszy, a widać to też w tym, no, kończyły się też pieniądze i kończyła się też hojność sponsorów. Widać to w zmianie mieszkań, bo później z miesiąca na miesiąc Przybyszewski zmienia mieszkania na mniejsze i mniej komfortowe, potem także wyprzedaje wszystkie meble. W 1898 roku Przybyszewski odnawia kontakty z Janem Kasprowiczem. Panowie wymieniają między sobą listy, które są pełne sympatii i przyjaźni. Jak wspomniałyśmy, panowie znali się już z lat dzieciństwa. No, przez ostatnie lata nie mieli ze sobą kontaktu. Teraz ten kontakt na nowo nawiązali. Przybyszewski pomagał Kasprowiczowi, drukował jego utwory, ponieważ widział, że są naprawdę dobre. Do spotkania doszło w 1998, kiedy Kasprowicz jechał do Warszawy. Do spotkania takiego decydującego o dalszych losach obu panów doszło w 1899. Wówczas Stanisław Przybyszewski pojechał do Lwowa, aby wygłosić odczyt na temat Chopina. A Kasprowicz zaprosił go do siebie do domu, aby Przybyszewski mógł poznać jego żonę Jadwigę, która była miłośniczką twórczości Przybyszewskiego. I ten dzień, ten moment, w którym Stanisław Przybyszewski i Jadwiga Kasprowiczowa się poznali, był końcem
obu tych małżeństw, chociaż do tego końca, ten koniec nastąpił dopiero za kilka lat, jednakże no, uczucie, jakie wybuchło między nimi, sprawiło, że przekreślili wszystko to, co mieli dotychczas i postanowili być razem. Rzeczywiście Przybyszewski miał w sobie coś hipnotyzującego, przyciągał kobiety jak magnes. I w czasie tych odczytów we Lwowie poznał jeszcze jedną kobietę, a była nią Aniela Pająkówna. Aniela Pająkówna była malarką, pochodziła z biednej rodziny, ale dzięki swoim pracodawcom, Helenie i Mieczysławowi Pawlikowskich, mogła studiować malarstwo, najpierw w Krakowie, potem w Paryżu. Gdy poznała się z Przybyszewskim, Przybyszewski nazywał ją Nellą. I warto wspomnieć, że Pająkówna przez wiele lat finansowo wspierała i pomagała Przybyszewskiemu. Doszło do takiej przedziwnej sytuacji, że w jednym czasie Przybyszewski był związany z trzema kobietami, z Dagny, ze swoją żoną, z Jadwigą Kasprowiczową, za którą szalał, i z Anielą Pająkówną, która bardzo szybko wciągnęła się w romans z Przybyszewskim, a którą zapewniał, że ta podstępna Jadwiga tutaj uwikłała go w romans, on rzeczywiście nie jest niczemu winny, a w rzeczywistości on chyba szalenie kochał Jadwigę Kasprowiczową. No właśnie, tutaj w tej sytuacji po raz kolejny ujawnia się ten sposób kształtowania rzeczywistości przez Stanisława, w zależności od tego, do której z pań pisał, pozostałe przedstawiał w negatywnym świetle, tak żeby ta adresatka czuła się wyróżniona. Historia małżeństwa Stanisława Przybyszewskiego i Dagny no nie kończy się niestety dobrze, tak samo jak nie skończyła się dobrze historia jego i Marty, tak tutaj także mamy tragiczny finał. W 1901 roku Dagny wyjeżdża wraz z Władysławem Emerykiem w podróż, w którą miał się też wybrać Stanisław Przybyszewski. W ostatniej chwili on z tej podróży rezygnuje, wysyła żonę z młodym studentem. Oni docierają do Tyflisu, dzisiejszego Tbilisi, i tam po miesiącu Dagny zostaje zamordowana, a Emeryk popełnia samobójstwo. Znowu Stanisław Przybyszewski pokazuje dwie twarze, bo z jednej strony przed polską prasą gra z rozpaczonego męża, a przed Jadwigą Kasprowiczową jak gdyby no, ukazuje, że spadł mu wielki kamień z serca, bo teraz już będzie mógł się z nią związać. Co do śmierci Emeryka i Dagny, krążyły różne takie spekulacje. Jedna z nich mówiła, że Przybyszewski wykorzystał zakochanego w niej Emeryka i w ten sposób przy okazji pozbył się niechcianej żony. Druga hipoteza mówiła o tym, że była to zmowa trzech zakochanych w Dagny mężczyzn: Boja Żeleńskiego, Emeryka właśnie i Brzozowskiego. Jednak Brzozowski zmarł wcześniej, a znając charakter i postać Boja Żeleńskiego, było to na pewno niemożliwe. W 1906 roku w końcu dochodzi do sformalizowania związku Jadwigi Kasprowiczowej i Stanisława Przybyszewskiego. Moment ślubu to też takie oddzielenie się Jadwigi Kasprowiczowej od tego, co przeszłe. Przy Jadwidze, swojej kolejnej żonie, Stanisław Przybyszewski trochę się wyciszył, uspokoił się, zaczął się leczyć, zaczął tworzyć. Nie były to już, tak jak wspomniałyśmy, wielkie dzieła, ale były to rzeczy, które pozwalały im przetrwać. Po ślubie wyjechali też do Monachium. Pieniądze na wyjazd zdobyli ze sprzedaży rękopisu ślubów, ale rzeczywiście coraz mniej utworów Przybyszewskiego drukowano w ogóle i Przybyszewski zaczął jeździć z odczytami po Polsce na temat twórczości Kasprowicza. Kontakty z Kasprowiczem były nieuniknione. Pani Jadwiga bardzo tęskniła za córkami i bardzo często spotykała się z nimi. Też dziewczynki przyjeżdżały do Monachium. Życie Przybyszewskiego było pełne wzlotów, upadków, było bardzo bogate i uczuciowo, i twórczo. Tuż przed śmiercią nawrócił się na katolicyzm i powrócił w rodzinne strony, tam gdzie się urodził i tam też zmarł.
Ten powrót w rodzinę strzelne był też pokierowany trochę względami finansowymi. Sytuacja finansowa państwa Przybyszewskich nie była najlepsza. No i właśnie, kiedy Stanisław Przybyszewski wraz z żoną przyjechali tutaj do gościnnego dworku swoich znajomych, Przybyszewski rozchorował się na kilka tygodni, bardzo za nie mógł. Zmarł na aneryzm. Było to w listopadzie 1927 roku. Natomiast w 1931 roku postawiono mu nagrobek z napisem Meteor Młodej Polski. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam sylwetkę i postać Stanisława Przybyszewskiego. Jeżeli macie ochotę poczytać o jego życiu czy jego dzieła, zapraszamy do naszej biblioteki. W księgozbiorze biblioteki znajdziecie pozycję o życiu i twórczości Przybyszewskiego Stanisława. Jest to postać prawdopodobnie już przez wielu zapomniana, ale okazuje się, że Stanisław Przybyszewski wywarł wielki wpływ na artystów i twórców przełomu XIX i XX wieku, więc być może warto zapoznać się z biografią tego artysty i zastanowić się, co w nim takiego było, że wszyscy go albo kochali, albo nienawidzili, ale jednak nikt obojętny wobec Stanisława Przybyszewskiego nie pozostał. Literackie ciekawostki powinny być imienia Stanisława Przybyszewskiego, ponieważ, no właśnie, nikt, kto współcześnie zna teksty Stanisława Przybyszewskiego, obawiam się, że niewielu. Myślę, że coraz mniej ludzi po prostu nawet zna tę postać. Okazuje się jednak, że Stanisław Przybyszewski odegrał bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o polskich twórców, polskich pisarzy. I wielu z tych, o których mówiłyśmy, a pewnie też ci, o których będziemy mówić, mieli z nim do czynienia. Był to Henryk Sienkiewicz, była to Maria Konopnicka, była to także Gabriela Zapolska. Boj Żeleński. A nawet Józef Ignacy Kraszewski. Wszyscy oni mieli jakiś związek z Stanisławem Przybyszewskim. Być może jeszcze miało więcej naszych bohaterów, ale do tych wątków nie trafiłyśmy. Niewątpliwie Stanisław Przybyszewski przewija się już od jakiegoś czasu w naszych odcinkach. Ja przyznam się szczerze, że sama nie znałam ani tego człowieka, ani jego twórczości. Człowieka znałam. Tymczasem dziś o nim opowiadamy i przybliżamy Wam tę postać. Miał fenomenalną pamięć. Pamiętał wszystko. W przeciwieństwie do mnie, pamiętał każdą osobę, którą poznał, to pamiętał z imienia i nazwiska, każdą datę, którą gdzieś coś się wydarzyło, to wszystko pamiętał. Jak oni się sprowadzili do Poznania, przyjechali tam z Niemiec, no to tam przyjechała wtedy też ta Stanisława i ojciec był pod wielkim wrażeniem, urokiem córki. Że tak się w niej zakochał, że świata poza nią nie widział. No i oczywiście ta była zazdrosna. No i oni się spotykali potajemnie, ale ten konflikt narastał. I w końcu ta atmosfera w domu była tak nieznośna, że Przybyszewski się spakował, napisał list, że wyjeżdża na miesiąc gdzieś tam. On chyba napisał, dokąd jedzie. No ale że wyjeżdża na miesiąc i spakował się i słuchaj, przez Jarocin pojechał do Gostynia. I w tym Gostyniu tam ktoś go przyjął, w tym Gostyniu zwiedzał, chodził, odpoczywał, relaksował się, no i tam niby już dochodził do siebie. Ale przyjechał z Poznania pan Dziabaszewski, którego pamiętamy z odcinka ze Stanisławą. On do niego przyjechał, no a pani Jadwiga, jak zobaczyła ten list, to pewnie była tam wściekła jak osa. I ona się jakoś dowiedziała, że ten Dziabaszewski był u Stanisława, no i tam pewno go przydybała i wyciągnęła z niego informację, gdzie jest mąż. I słuchaj, ona pojechała do tego Gostynia i z tego Gostynia go przywiozła do Poznania. I była tak wściekła, że została tak upokorzona przez niego, że postanowiła, że muszą się stąd wyprowadzić. Ja mam wrażenie, miałam takie, że on w ogóle tych swoich dzieci nawet, nie że nie kochał, on tych swoich dzieci po prostu nie lubił. Przecież nawet jak tu mam, gdzie fajnie jest, autor napisał, że jak tam Dagny urodziła tego syna Zenona i była przeszczęśliwa w ogóle, że ona się tak cieszyła, że tego syna ma, to nie można było tego powiedzieć w ogóle o Przybyszewskim. Co prawda we wspomnieniach pisał, że żona urodziła mu inteligentnie wyglądającego chłopca.
Ale generalnie to była cała ta jego radość, więc w ogóle takie no, dzieci, jak on w ogóle traktował, z dziećmi, nie? Z dziećmi był problem, bo on, dla niego dzieci były ważne, ale żeby ktoś inny się nimi zajmował. Tak. Mimo, że Przybyszewski już medycyny nie studiował, to zajął się pisaniem prac doktoranckich, oczywiście za pieniądze. I trzeba tutaj wspomnieć, że musiał posiadać ogromną wiedzę medyczną, ponieważ przez te wszystkie lata, kiedy te prace pisał, ani razu nie został posądzony o plagiat. Ta sytuacja mnie bardzo rozbawiła, możemy to być mówić, że w momencie, gdy Dagny wyjechała do tego z tym Emerykiem, ona cały czas czekała, że miała nadzieję, że ten Przybyszewski wróci Bo i się z nią po prostu i to małżeństwo będzie można odbudować. Ale chwilę wcześniej, gdy Dagny odeszła, on szalał pomiędzy Anielą a Jadwigą w tych romansach, nagle Dagny postanowiła, że wraca i w tym momencie Przybyszewskiego to przerosło i wyjechał do Warszawy, zostawił wszystko. Bo to mnie tak rozbawiło, że tak namieszała, one ciągle wracały. Tak, one go kochały, on rzeczywiście był słabym człowiekiem i potrzebował silnej kobiety. I właśnie silna kobieta się znalazła. Po śmierci Dagny córką zajęła się Aniela Pająkówna. To jest wszystko tak pogmatwane. Wszystko jest tak skomplikowane, pogmatwane, a jednocześnie fascynujące. Tak, tak. Bardzo się zgłębiliśmy w tę postać. Bo... Jakich powiązań, kto z kim, jak, gdzie. Ale jeszcze to jest niesamowite. Ale jeszcze przecież w międzyczasie, bo też nie wspomniałyśmy, Aniela Pająkówna urodziła. Po prostu urodziła dziecko, córkę Stanisławę, która jako jedyna odziedziczyła po ojcu talent literacki. Ale w ogóle jak to się stało? To się stało, że właśnie Przybyszewski postanowił wyjechać z Lwowa do Warszawy. I no, poszedł na noc do Anieli Pająkówny. On się nawet z nią nie pożegnał, nie powiedział jej, że wyjedzie. Tylko spędzili razem noc, on następnego dnia wyjechał, no, a 9 miesięcy później urodziła się córka. Zbrodnia, którą popełnił Emeryk, była zbrodnią zaplanowaną. Świadczyć o tym mogą listy. Przede wszystkim w tej podróży towarzyszył im syn Zenon, syn Dagny i Przybyszewskiego. I przed dokonaniem tej zbrodni Emeryk zostawił list dla swojego przyjaciela, w którym prosi go o opiekę nad Zenonem. A drugi list miał przekazać Zenonowi, gdy ten ukończy 20 lat. Być może w tym liście próbował wyjaśnić okoliczności, trudno nam powiedzieć. Nie, ja czytałam ten list. Tak, ten list, tak? No, on tam go przeprasza, że zamordował mu matkę, wie, że jest winny, ale musiał to zrobić i wie, że mu w ten sposób złamał życie, ale nie miał wyboru i ma nadzieję, że... Przykre, po prostu smutna historia. Gdy się pobrali, wyjechali do Norwegii i początkowo Stanisław był zachwycony Norwegią, tą dziką przyrodą, ale zaczął właśnie tęsknić za Krakowem. A Dagny nie chciała z Norwegii wyjeżdżać, dlatego że wiedziała, że będzie pozbawiona pomocy finansowej rodziców, bo utrzymywali przez wiele lat, finansowo wspierali ją rodzice, jeszcze tam zaprzyjaźniona rodzina. I gdy Dagny wróciła do Krakowa, już wtedy te pieniądze przestały rzeczywiście spływać, ponieważ zmarł ojciec i matka już nie mogła sobie pozwolić na taką pomoc dla córki. Wpływ na psychosomatyczną konstrukcję Stanisława Przybyszewskiego miała dziedziczność. I to, tego nie będziemy dawać do odcinka, tylko to potem. I teraz ja sobie tu wypisałam, że w jego rodzinie odnotowujemy. Babka, matka ojca, była nienormalna. Cokolwiek to wtedy znaczyło. Ojciec ulegał atakom ciężkiej depresji. Ciotka cierpiała na obłęd. Wujek Wawrzyniec był degeneratem. Brat stryjeczny popełnił samobójstwo. Przyrodni brat był psychicznie chory, a rodzeni bracia, Wacław, był nieuleczalnym pijakiem, a Leon oszustem. I on nawet się tym chwalił, właśnie, że on takie ma, że on jest tutaj taki dziwny, że tutaj jest, on jest taki, wiesz, że, no, taki trudny do rozgryzienia, bo on ma takie korzenie. W Berlinie był krawiec Władysław Berkan, z którego usług korzystała Polonia. Także korzystał Stanisław Przybyszewski i ubierał się u niego. Bardzo często płacił albo w ratach, albo z opóźnieniem. No i któregoś roku zamówił sobie garnitur. I za ten garnitur nie zapłacił.
Wyjechał z Berlina. Z garniturem. Oczywiście z garniturem. W 1906 roku, ponieważ krawiec doliczał odsetki, w 1906 roku ta wartość długu już wynosiła prawie 250 marek. No i w końcu ten krawiec, ponieważ zjawiał się w interesach w Krakowie, zjawiał się też u Przybyszewskiego, żeby się przypomnieć i to, żeby... ale Przybyszewski jako tutaj specjalista od deklaracji bez pokrycia, jakoś go zbywał. W 1911 roku krawiec się zdenerwował i nasłał komornika. No ale wtedy wybuchła wielka afera, bo Przybyszewski, że on nic nie posiada, to tutaj komornik nie może przyjść. No i napisał do Berkana list, w którym był oburzony, że jak to jest, że on tu Stanisław Przybyszewski, taki autor, a tutaj krawiec, nie chce mu, taki dobry, świetnie zarabiający krawiec, nie chce mu umorzyć takiego długu śmiesznego, że w ogóle o co chodzi? Krawiec się też zirytował, napisał dosadną odpowiedź, no i ta odpowiedź tak podziałała na Przybyszewskiego, że od teraz co miesiąc spłacał 10 marek. Za garnitur. Za ten garnitur. Cała historia zakończyła się dopiero w 1920 roku. Po 23 latach, ale krawiec dopiął swego i Przybyszewski musiał dług spłacić. Stanisław jako mały chłopiec wysłał życzenia jubileuszowe dla Kraszewskiego. I co więcej... Dla Kasprowicza. Kraszewskiego? Dla Kraszewskiego. Dla Kraszewskiego, no bo z Kasprowiczem byli mniej więcej w tym samym wieku. Tak. Czy tam tak, Kasprowicz może trochę... Dla Kraszewskiego wysłał na ten wielki jubileusz w 1879 roku, wysłał mu życzenia. Jakiś tam wierszyk stworzył. A Kraszewski, który już też był w zaawansowanym wieku, raczej rzadko odpisywał, Przybyszewskiemu odpisał. Studiując medycynę, Przybyszewski odbywał praktyki w prosektorium i wówczas zaczął interesować się śmiercią i po prostu umierającymi ludźmi. Jak wspomina Tadeusz Boj-Żeleński, Przybyszewski był wręcz owładnięty śmiercią, była to jego obsesja. I krążyła też taka anegdota, taka historia, że Przybyszewski, gdy mieszkał w Krakowie, dowiedział się o pewnym człowieku, który był chory na gruźlicę, który został wyrzucony ze szpitala. Przybyszewski wówczas zaproponował rodzinie, że weźmie tego człowieka do siebie i będzie się nim zajmował. Przybyszewski miał nadzieję, że ten człowiek po prostu umrze, a on będzie mógł obserwować ten proces odejścia tego człowieka. Wielkie było zdziwienie Przybyszewskiego, gdy ten człowiek nie tyle nawet, że nie umarł, ale wyzdrowiał. Przybyszewski był bardzo rozżalony i odesłał człowieka do jego rodziny.